Każdego dnia szybkość opadania potrzeb Simów będzie spadała aż o 50%. Co za typiara, ona nam dednie z głodu za 4 godziny, ona idzie się bawić lalkami. Ta dostała teraz kryzysu wieku średniego. Nagle jest duchem, śmierć z głodu. Po czym pozna, że jest naprawdę źle, gość wstaje z łóżka, śpiąc, żeby zemdleć, a jego marzenie to zjeść coś. OBG, co się dzieje? Pożarcie przez muchy! Kurde, widzowie! W naszym domu było pełno much przez śmieci naszego psa. Ona chyba się nie była od miesiąca. Gdy przyspieszysz opadanie potrzeb Simów tak o 200%, to jest ostatni moment, kiedy da się jeszcze nimi grać i oni w jakoś w miarę żyją, funkcjonują i nieraz mają jakąkolwiek chęć na rozrywkę i na rozmowę ze sobą. Powyżej 200% to jest po prostu już taka egzystencja. Walka o każdy dzień. 300-400 Simowie już dodali, a 500 to był koniec kaplicy.